Siemanko moi drodzy, dzisiaj z cyklu Urokliwe kamienice Krystiana, witajcie. No cóż, nie jest to nieśmigany, piękny obiekt, jak to niektóre mamy w zwyczaju zwiedzać, ale po prostu, jak to się mówi, jak to nawet Krystian mawia, trzeba zaliczyć, tak? Jakkolwiek to zabrzmi. No cóż, może to się dziwnie kojarzy to słowo, ale po prostu faktem jest, że to niedługo zniknie, tak? Ja się spieszyłam, bo jest tam jakiś koleś, nie wiem co on tam robi, ale chyba nie eksploruje raczej sama, nie wiem. Wow, jakie wyposażenie. Chwila, coś mi Krystian mówił o wyposażeniu. Czy ten fotel jest elementem tego wyposażenia? I na tym kobiet. Jakieś napisy tu mamy. Ja tą kamienicę dawno temu już tutaj widziałam, ale ona była właśnie zamknięta całkowicie, nie? To było szmat czasu temu. A teraz idę i to po prostu wszystko pootwierane. I w dodatku nic nie ma w środku, ale chyba wtedy też nic nie było. Tam już są ci mieszkańcy obok. Nie będziemy tu się jakoś rzucać w oczy. Nie wiem, generalnie elementów wyposażenia to ja tu nie widzę. Ale w sumie to nawet nie wiem, czy Krystian mówił coś o wyposażeniu, czy mi się już całkiem myli. Tak czy inaczej, stan techniczny typowo Krystianowy, można by powiedzieć. Tutaj był chyba kibelek, na to wygląda. W ogóle coś znajdziemy. Co to jest? O kurde. Mówię, czy coś tu znajdziemy? A patrzcie na to. Przecież to nieciekawe znalezisko w takim miejscu. Zeszyt do piosenek i piosenkarzy. Kurde, to jest zajebiste. Farida śpiewa całym sercem. Patrzcie, no kurde. To jest niezłe. Marek Grechuta. Są jakieś nawet nuty. Jadą wozy kolorowe. Tom Jones. Kurde, przyznaję, że niektórzy nawet nie wiem kim są. Urszula Sipińska. Oż kurde, no zajebisty ten zeszyt. Aż można by go w sumie stąd wziąć gdzieś ze sobą i pokazać komuś, kto się tym interesuje. No niezłe to jest, Aneta Franklin. Jeszcze brakuje tej, Suzy Quattro. Ślady buta. Koniec. Ciekawe, nie powiem. No nic moi drodzy, po przystanku na tą część, chodźmy dalej. O, jest tu coś. Nie wiem co. Jakaś miękkość tu występuje. Kurde, nie wiem, tamten pan jakoś coś szlifuje, czy coś robi. Trudno powiedzieć. Nie wiem, czy mam tam się przywitać, czy coś, bo tak głupio wyjdzie, że ja tak padnę na niego i tak się wystraszymy, nie? On jak ducha, ja też jego... Znaczy nie, ja się to nie wystraszę, bo ja wiem o jego istnieniu, nie? O kurde, jest tu jakiś mebel, nawet niezły. Jak na te tutaj, jak na tą kamienicę i jej stan, jest też piec. No niezłe widoczek. Tu nawet jakaś, bym odważyła się stwierdzić, że była zawartość jakaś w postaci jakiejś tutaj książeczki do nabożeństwa w wersji mini, to jakaś serwetka była. Były tu rzeczy wcześniej, ale się gdzieś uciekły. Jakieś listy. Tysiąc lat Polski. Czysty zeszyt. Bez żadnych zapisków i bez kratek. Czysty i gładki. No cóż, może coś jeszcze znajdziemy ciekawego. Któż to wie? Takie miejsce, jakie jest, ale może
widoczek mimo wszystko. Budzący lekki stresik. O, Krystian pewnie tam wlazł. No, a co ja zrobię? Dobra, czy nie wejdę? Tutaj pusto. I ktoś jakby zamiatał? Serio? Taki sam piecyk. Szafa i krzesło. I jakieś wielkie rysunki techniczne. Czy jakieś projekty bardziej wykroję może. Zdjęcie rentgenowskie chyba. O, jakaś kość. Walizeczka. No, a pies jest troszkę inny, bo ma inny kolor przecież. No i cóż zrobić? No przecież tam chyba nie wlezę. A, to coś. Teoretycznie szłoby tam jakoś, kurde, bokiem. Ale nie, takie pomysły się nie pisze. Krystian tutaj w tym miejscu włazi. Dowiemy się od niego, co tam było. Ja wolę nie ryzykować jednak. A tu fajny gwóźdź można sobie wbić w nogę. Też spoko. Kurde, no ale żal, tam dwa piętra jeszcze są, nie? Co zrobić? Chodźmy za to do piwnicy. Tu się da. O, Jezus. Ale lochy. O matko. Jak tu strasznie. No. Tu jakieś nawet są pozostałości. Jakieś gratki, jakieś mebelki. Stoliczek, szafka. I jakieś lekko potłuczone słoiczki. Koniec piwnicy. I to zobaczyć, jak druga klatka wygląda, bo tam jest druga jakby, nie? Znaczy nie jakby, a jest. Więc może tam coś więcej się zwiedzi. Co to jest takiego? Nie wiem, jak tam wejść do tej drugiej części właściwie. Właśnie to od jakiejś piwnicy. A do tamtej części chyba trzeba od strony drogi raczej. Bo tędy chyba się raczej nie wejdzie. No nie, tędy nie bardzo. Dobra, trzeba będzie od strony drogi chyba. Albo tędy jakoś, nie wiem, zobaczymy.
Ja mam przeszkadzać. Ale nie ma, nie przeszkadza. Jest tu coś w ogóle. Kurwa, sami oglądamy, ale... Ale ciekawie to wygląda, bo to jest kurwa stare wszystko, nie? No. Jak tu kiedyś byłam, to było zamknięte, nie? Dawno temu to było. Nożyk. O kurde, co tu się działo? O rany, samo drewno. Krystian, nie cię uduszę, bo to miejscówka się naprawdę. Co tu jest? O kurde. Jakie fajne. Jakaś kolorowanka, czy coś, książeczka jakaś dla dziecka. O, nie wiem, co to jest. Jakaś stara. Takie klimaty. No. Nie wiem, co. Nic to nie ma. Tak, że sobie pozwiedzałam, no, Krystian, kurwa, wyposażone to jest bardzo. Serio. Co to jest, jakaś kurka? Flag Polski. Jest tam jakieś zejście do piwnicy? Piwnica jest tam jakby z boku się wchodzi, od strony podwórka. I jest druga część jeszcze tej kamienicy. Tam też jest piwnica. A tutaj chyba nie ma. Nie, tutaj na nie to ma wygląda. Tam jest ciężko wejść na tamtej, tylko na pierwsze piętro się raczej da. O, tam coś jest. Kredens. Starutki, taki ładny. Bardzo ładny. Coś tu jest. O kurde, zajebisty. Ale fajny wygląd, fajny widok. Super. Futeczka jest. Nie no, tutaj jest fajnie. W tym rejonie. To jest gazeta. Ale to fajny ten kredens taki jeszcze. Całkiem niezły. No cóż, nie jestem sama, więc tak, o kurde. Więc jak zwiedzam troszkę po łebkach, no nie jest jakoś tak super swobodnie. Łóżko fajne było, tylko w takim stanie. Jak widać, to też było łóżeczko takie małe. Ogólnie klimat jest w tym miejscu dosyć. Nie wiem, jak ta podłoga, kurde. Trzeba by raczej uważać. Wow, wow, to był fajny piec. Szkoda, że w takim stanie. To były te. Moja babcia to miała. Na drzwiach to się wieszało, żeby muchy nie wlatywały. Krzesełko. I znowu taki fotel, kurwa, taki sam. Identyczny. Tutaj widać, że chyba się coś paliło. Prawdopodobnie. Tak, na pewno, bo tam i czuć taki specyficzny zapach. Tam widać framugi spalone. I ta podłoga taka przysmolona, znaczy strop od góry. A tutaj też czuć jakiś dziwny zapach. O, wiecie jaki. O kurde. Dobra. Tutaj mamy stanowisko pomieszkiwania kogoś, kto załatwił swoje potrzeby fizjologiczne na miejscu. Tu Krystian, kurwa. Ja już nigdy więcej nie idę tam, gdzie ty powiesz, że tu jest jakaś miejscówka. Jak to przeżyję, bo jak nie przeżyję, to być może ci nie powiem o tym. Ale to ten pokój, czy to pomieszczenie robi wrażenie jednak. Jest spalone, ale z zawartością. O kurde, ale tu się mocno jarało. Masakra. O kurde, to było wszystko. Całe wyposażenie spłonęło. Wszystkie meble zostały. To aż przykro na to patrzeć. Znaczy, wrażenie robił z daleka ten kredens fajnie wyglądał. No ale sami spójrzcie, jak to wygląda. No nie wiem, czy to jest bezpiecznie.
po takim pożarze, jak ta podłoga też wygląda pod spodem. Raczej parę fotek i uciekać, nie? Tam chcę dotrzeć, ale nie wiem, czy warto. No kurde, bo jeszcze szkło jest po drodze. A ja nie wiem, po czym idę, ale patrzcie na ten pokoik. Usmolony, ale jaki schudny. I te szafeczki się ostały. Fajny widok w sumie. Tu się również piecyk ukrył. Kurde, ta część kamienicy była ciekawsza taka. Większe mieszkania tu były. Więcej zostało tylko. Tak niestety się skończyło, że spłonęło. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie ucierpiał w tej tragedii. Bo wygląda tak, jakby dosłownie ktoś zasnął choćby z petem i to spłonęło. Mogło tak być, nie? Nie dowiemy się, jak było za bardzo. Tutaj to samo, pogorzelisko totalne, nie ma co tam iść. Bo nie wiem, jak ta podłoga się tutaj trzyma, nie? No jest tam trochę mebli i tak dalej. Jest piec tak samo. Ale sami widzicie, jak to wygląda. Tam natomiast nie wiemy, co jest. Przerażające to miejsce troszeczkę. O, następny kredens. To jakaś kamienica kredensów. Nie tutaj, a tutaj, patrzcie. No nieźle. I to cała zawartość, nie? I ile gazet tam jest u góry. Ja myślałam, że już nic nie będzie, nie? Nie spodziewałam się takiej zawartości ciekawej. Jest taki stolik też ciekawy. No to dotarliśmy do tego pomieszczenia, które widzieliśmy stamtąd, tak nawiasem mówiąc. Tam nie chciałam iść przez to, widzicie? Pogorzelisko, a tutaj jeszcze się tak nie spaliło wszystko bardzo. Tutaj właściwie nie paliło się w ogóle, tylko osmoliło. Można powiedzieć, że na tym strychu jest tam parę ciekawych rzeczy, taki przybornik do szycia, tu takie coś, trudno powiedzieć, co to jest. Ale przez tamtych schodów tutaj osmolonych, opalonych, ja nie wiem, ja tam nie chcę wchodzić. Już mi wystarczy, że kurwa mam ten swój lęk wysokości. Także odwrót. Odwrót i to stopniowo, pomału bardzo. Natomiast myślę nad tym piętrem tam, tamtej części i zastanawiam się, czy tam wejdę, ale jest to trochę ryzykowne raczej. Bateria mi się jak na złość kuźwa skończyła prawie. Co to jest? Jakiś taki stojak tam jest. Co to może być? Nie wiem. Jakieś kupy to są po drodze. O kurde, ta podłoga tutaj coś nie halo. Patrzcie, jak tam wygląda ten sufit. Taka dziura dosyć spora. A tutaj jeszcze jak się ładnie trzymało. Tu ktoś chyba kima sobie w nocy. Prawdopodobnie na to wygląda. Tam jeszcze są jakieś takie zabudowania obok, takie gospodarcze chyba, też takie już bardziej zrujnowane. Kusi mi ten strych, bo w sumie nie wygląda aż tak najgorzej. Ale kurde, nie wiem, nie podobają mi się te dziury. Zagapię się i będzie lipa, nie? Także powoli taki odwrocik stąd. No, nie żałuję, że tu weszłam, bo jednak ten kredens mnie zauroczył mimo wszystko. Nie tylko ten, jest kilka fajnych kredensów. No niestety w takim zostanie jest. Szkoda wielka. Thank you.
Cóż, moi drodzy, ona się waliłam. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że odpuszczę tamtą część, ale naprawdę nie chcę ryzykować. A zapytam się Krystiana, co tam było i dam wam znać. Trzymajcie się ciepło.